Szanowni zgromadzeni, szanowne koleżanki i szanowni koledzy, w imieniu Koła Łowieckiego nr 3 Ryś Kędzierzyn-Koźle witam serdecznie na dzisiejszym uroczystym polowaniu zbiorowym połączonym z poświęceniem kapliczki świętego Huberta oraz konkursem dzikarzy. Witam serdecznie przedstawicieli zarządu głównego w osobie przewodniczącego zarządu głównego łowczego krajowego kolegę Pawła Lisiaka. Witam serdecznie koleżankę Ewę Kraskę, członka zarządu głównego PZEU. Witam serdecznie zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach z łowczym okręgowym Michałem Gawdzikiem na czele. Witam zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu z łowczym okręgowym koleżanką Dominiką Bernacką-Adamczyk na czele. Witam serdecznie naszego kolegę z koła, zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Huberta Wiśniewskiego. Witam serdecznie nadleśniczego tutejszego Nadleśnictwa Kędzierzyn, kolegę Pawła Hajduka. Miał do nas dotrzeć jeszcze nadleśniczy sąsiedniego Nadleśnictwa, kolega Wiesław Kucharski, natomiast ze względów osobistych nie mógł dojechać, dzwonił rano. Ale wiem, że kolega Hubert Wiśniewski ma przekazać jakieś informacje od niego. Witam serdecznie kapelana Polskiego Związku Łowieckiego i księdza proboszcza tutejszej parafii. Witam serdecznie wszystkich członków zarządów kół ziemi kozielskiej. W tej chwili oddaję przewodnictwo księżom. Trwa msza święta przed polowaniem i to jest też msza święta z okazji 75-lecia koła Ryś w Kędzierzynie-Koźlu. Mszy przewodniczy kapelan polskich myśliwych Sylwester Dziedzic. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Szanowny panie prezesie, kapelani, koleżanki, koledzy myśliwi, wszyscy przybyli na tą uroczystość. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w imieniu Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. To, o czym tutaj mówił prezes, te trzy filary, czyli szacunek do historii, kultywowanie tradycji, czyli tak naprawdę wprowadzenie tego, co przez lata wypracowali myśliwi w dniu dzisiejszym. Kynologia, która jest też dziedzictwem i tym, co stworzyli nasi przodkowie po to, żebyśmy dzisiaj mogli etycznie polować, bo podkreślam, nie ma etycznego polowania bez ułożonego psa myśliwskiego. I szacunek do kolegów, ta przyjaźń, ta biesiada, o której tutaj wspominał prezes, to wszystko jest, tak jak się mi jawi, obrazem tego koła. Jesteście wspaniałym jubilatem. Te 75 lat to, myślę, początek. To są te wieki za nami, to jest 100 lat za nami i wieki przed nami, na które będziemy ciężko pracować. I dzięki właśnie takim kołom, jak wasze, panie prezesie, myślę, że dzisiaj możemy się tu spotkać w tej pięknej kniei, w tym niesamowitym otoczeniu, które, myślę, przygotowało dla nas przepiękne wydarzenie. Chciałbym życzyć wam, żeby te 75 lat było wstępem do następnych
wielu, wielu w tak wspaniałym otoczeniu i przy takich możliwościach, jakie tutaj zostały stworzone. Panie Prezesie, w imieniu zarządu chciałbym przekazać... W imieniu wszystkich członków koła przekazać... Dziękuję. Pamiątkę, ja tak ją ciężko przekazywałem, bo ciężka. Dołączając do pięknych słów Łowczego Krajowego, już też nie przedłużając, chciałabym w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Okręgowego w Opolu przekazać najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności dla członków koła, dla zarządu koła oraz dla wszystkich zgromadzonych w tym pięknym dniu, w tym pięknym dniu, który świętujecie dzisiaj i przez cały właściwie ten rok 75-lecia waszego koła, waszego zgromadzenia, waszej rodziny łowieckiej Strasburg. Szanowny kolego prezesie, szanowni członkowie koła łowieckiego, szanowni goście, w imieniu lasów pracowników Lasów Państwowych, w imieniu Dyrekcji Katowickiej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Katowickich, życzę wam, członkom koła łowieckiego, wszystkiego najlepszego. Gospodarka przez was prowadzona na terenie nadleśnictwa Kędzierzyn jest gospodarką zdrową. Wasze koło zawsze stają jako przykład. Jesteście z jednych z dwóch liderów tutaj na terenie nadleśnictwa Kędzierzyn. Jesteście odpowiedzialni za gospodarkę łowiecką, za populację gatunkami, które tu występują. Spełniacie to bardzo dobrze. Jest nam bardzo przyjemnie, że możemy was pochwalić w tym uroczystym dniu. 75 lat, to wiadomo, to jest praca kilku pokoleń i wy cały czas dalej nad tym pracujecie. Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tą kapliczkę rewitalizować, gdyż no, rzeczywiście ona tego wymagała. Podjęliście tę inicjatywę, będziemy o tym pamiętać. Dasz Bóg. Koleżanki i koledzy, tak jak prezes wspomniał, ja dołączam się z jednej strony osobiście, z drugiej strony w imieniu nieobecnego tutaj nadleśniczego nadleśnictwa Rudziniec, który jest również koordynatorem rejonu hodowlanego, w którego skład chodzi również nasze koło łowieckie. Bardzo serdecznie gratuluję przepięknego jubileuszu, gratuluję długich i wzorowych lat współpracy z Lasami Państwowymi i mam nadzieję, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie taka wzorowa i będzie takim przykładem dla innych kół łowieckich. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Przechodzimy już w tej chwili dość sprawnie i operacyjnie do polowania. Musimy troszkę nadgonić czasu, ponieważ część oficjalna troszkę nam się przedłużyła. Agenda na dzisiaj jest bardzo, bardzo rozbudowana. Planujemy 4 do 5 miotów. Witam jeszcze raz serdecznie na terenie obwodu 121, na terenie Opolszczyzny, nadleśnictwo Kędzierzyn, oczywiście okręg Polskiego Związku Łowieckiego Opolski. Polujemy dzisiaj faktycznie na większości leśnic naszego obwodu na terenie nadleśnictwa, więc nie będę ich wymieniał, bo faktycznie będziemy opolowywali wszystkie leśnictwa. Kolega łowczy zaraz przedstawi, jak będziemy rozlosowywać kartki, na co dzisiaj polujemy. Trwa losowanie stanowisk. Tak jak powiedział kolega łowczy, polujemy na wszystko. Na byki, daniele, byki, jelenia. Cały tutaj się pędzić.
Kolego Łowczy, obszarowo jaki macie teren? Ile wasze koło liczy, ile macie hektarów? Obszar mamy około 10 tysięcy hektarów na 121 i około 4 tysięcy na 130. A to generalnie las, tak? Czy? To generalnie 121 jest obwód typowo leśny, 133 typowo polny. Tam praktycznie mamy tylko sarnę, kozę i dzika i drapieżniki. Natomiast połowej zwierzyny tam nie mamy. No a ilu macie członków? Bo to zawsze jest ciekawe. Członków mamy 48 w tej chwili w kole. No to nie za dużo w sumie, tak na taki teren. No takie koło akurat, jak to wszystko jest do... Ale z tego co wiem, to koło bogate w dzika. Znaczy koło bogate w dzika, bo co roku pozyskujemy po granicach. Były lata, żeśmy pozyskiwali po 350 sztuk dzika. Jak doszedł sanitarny w granicach 120 i teraz mamy, w tym sezonie mamy już 100 70 dzików pozyskanych, w tym 80 sanitarnych. Także to na te 75-lecie wam Dashbury kolejnych, przynajmniej 75. Dziękujemy, Dashbury. Ostatni ma możliwość zamieszania. Ostatni ma możliwość zamieszania. Proszę bardzo. Mieszam i wymieszałem. O, dzika mam na tym to. O, super. Ale czekaj, to masz. Dobra, na 50 masz, okej. Okay. Nie, dobrze. Wylosowałem sobie kartkę akurat z dzikiem, numer 43, bo będę polował. To nasz kolega kapelan, niech się pochwali, jaki ma numer dzisiaj. Dzisiaj 38, szczęśliwy. To Dashbury. Dashbury. 18. Dobrze. Trochę to trwało, ale no niestety mamy 50 myśliwych. Koleżanki i koledzy, polujemy na 50 myśliwych, żeby była jasność, czyli ostatnia pozycja. Sprzęt. I za chwilę ruszamy. 50 kilku myśliwych i poruszamy się pod wodami. Widzicie sami, w jakich warunkach polujemy. Polujemy dzisiaj w kole łowieckim ryś, kędzierzyn, koźle. To jest polowanie takie uroczyste z okazji 75-lecia tego koła, ale połączone też z konkursem naturalnej pracy dzikarzy. Rozpoczęło się to mszą świętą, powitaniem, takimi uroczystościami. Msza święta odprawiona przez naszego kapelana krajowego, księdza Sylwestra Dziedzica, z którym się znamy bardzo dobrze. No a teraz już mamy drugie pędzenie. W pierwszym pędzeniu no nic nie było. Teraz jest drugie pędzenie, tak myśliwych jest dosyć sporo, bo polujemy chyba na 50, według karty, tam chyba jeszcze jest kilka osób takich dodatkowych. W każdym razie, no, mają być dziki, ma być wszystko, no, ale na razie się nic nie dzieje. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj byłem na bardzo fajnym polowaniu w kole Łoś Gliwice. Mnóstwo zwierzyny, bardzo fajna atmosfera, wszystko zorganizowane naprawdę perfekcyjnie. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Każdy poinformowany co, gdzie, mapki, oznaczenia, wszystko. Godzina 12 kończymy, o 9 rozpoczęliśmy, bo to ze zwyżek, z ambon. O 9 rozpoczęliśmy, o 12 zakończenie. Jeżeli było coś strzelone, dzwoniło się, bo byliśmy podzieleni na 3 grupy, dzwoniło się do szefa grupy. Mieliśmy jego telefon już, co robimy, tu łanie, ale gdzieś tam jeszcze kolejne. Bardzo, bardzo fajne polowanie, także koledzy z koła łowieckiego Łoś Gliwice, kolego Tomku, łowczy tego koła, bardzo serdecznie dzięki za to polowanie, naprawdę zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie, ta wasza organizacja, no atmosfera, bo byłem w tym kole już wcześniej na rykowisku, podchodziliśmy z Tomkiem byki, ale naprawdę super atmosfera na tym polowaniu wczorajszym. Także mam nadzieję, że tu też
będzie fajne polowanie, chociaż no tak mówię, drugi miot, nic się na razie nie dzieje, nic nie słychać. To jest tak, to jest trochę zamieszania, dlatego że to jest też ta ocena psów. No sędziowie, wiadomo, sędziowie to jest inny świat kynologiczny. Trzecie pędzenie, ani jednego strzału, nic, kompletnie nic. Gdzieś tam tu koledzy widzieli jednego Daniela, ja w ogóle nic nie widziałem. Tu jest linia. Szły dziki, trzy takie przelatki, ale bardzo mi migały między gałęziami i nie chciałem strzelać. Tam poszły, teraz się rozstrzelali. Zaczęło dziać. Było trochę strzałów. Tu przeszły ode mnie jak 40 metrów, takie, no, takie 30-kilowe, ale nie miałem za bardzo szansy strzelić, bo między, tu są takie gęste krzaki, to widziałem sylwetki. Ale coś się dzieje. Musiała być jakaś większa watacha, ale psy ją rozbiły. Poszły jelenie. No w tym miocie się podziało trochę. Były dziki, widziałem dziki, były jelenie. Teraz cała chmara oczywiście do miotu poszła, no do miotu nie będziemy strzelać. I nie wiem ile w sumie było, bo tu tylko mieszły trzy. Ale strzałów było znacznie więcej, także musiało być więcej. Kolega strzelał do dzika, ale w pniak trafił. Pięć myśliwych się zjeżdża, jeszcze będziemy mieli chyba dwa mioty. W tym miocie teraz były dziki, jest parę dzików strzelonych. I prawdopodobnie jeszcze bierzemy dwa mioty. Aura się zrobiła przepiękna. Polujemy. Zrobimy przerwę po trzech miotach. Padło tam parę dzików, nawet nie wiem, bo ich tutaj nie ma. Mieliśmy trzy mioty, niestety dwa były puste, także sytuacja jest, że tak powiem, nie najlepsza. Trzeci miot trochę nadrobił sytuację. Padło około 20, ponad 20 strzałów. Prawdopodobnie musimy to jeszcze wszystko policzyć. Leży na ten moment, na pewno z tego co wiem, około 6-7 dzików jest pozyskanych, ale jeszcze szybko robimy kolejny miot, także po tym miocie podsumujemy. Czyli co, przed nami jeszcze jeden, tak? Przed nami jeszcze jeden miot dłuższy, już mam nadzieję, że również z jeleni wad. Idziemy na ostatni miot, czwarty. Tak jak mówi prezes, gdzieś tam parę dzików leży. Zobaczymy. Nasz kolega myśliwy, kapelan Polskiego Związku Łowieckiego, Sylwester Dziedzic. Jak tam, kolego? Zwierzyna widziana. Ale czy strzelana? Strzelana. Czyste pudła. I to się zdarza. Dokładnie. Ale jeszcze jeden miot. Tu kolega łowczy okręgowy jest katowicki, może sobie stanąć koło naszego kapelana. Słuchajcie, powiedzcie o
bo słyszałem, że tutaj nasz kolega łowczy katowicki coś tam upolował w tym miocie. Tak, udało się pozyskać bardzo ładnego wycinka. Mam szczęście, stoję dzisiaj, że tak powiem, na jednej kartce jesteśmy z Sylwestrem. I Hubert nam się podarzył, mieliśmy sporo dzików. Mnie się udało pozyskać niestety kule. Sylwestra nie trafiały cel. No jak mówią, Pan Bóg kule nosi. To ruszamy na ostatni miot. Dasz bur, koledzy. Jedziemy na ostatni miot. Bierzemy już ostatni miot. Tak jak mówił prezes tam w tym trzecim miocie, bo to jest czwarty miot. W trzecim miocie kilka dzików padło. Sami dokładnie jeszcze nie wiedzą, bo będą też szukać. Jeleń chyba żaden nie jest strzelony. No i ostatni miot. I cóż, pokot. Aura dopisuje, z tym, że do filmowania to nie jest dobra pogoda, bo kamera jednak trzeba patrzeć na kamerę, trzeba ją zabezpieczać, bo to nie jest wodoodporne. Ale warunki jakie są, takie są. Trzeba się dostosować. Coś tam te psy głoszą. Coś tam ostro głoszą. No i teraz jeszcze tu kolega strzelił dzika w ostatnim momencie. Ja go też tu widziałem, tutaj tu leciał taki pojedynek. No ale to tak szybko zasuwał, potem gdzieś tam zawrócił, był strzał, no i już leży. Tu kolega strzelał do dzika, znaczy dwaj koledzy strzelali, nie wiadomo. No, kolega z boku tak samo. No, leży dziczek, to chodźmy, podejdźmy tam bliżej, zobaczymy co to za jaki ten dziczek. No taki będzie ładny, ładny dziczek. To komu gratulować, czy trzeba losować? Chyba trzeba będzie... Wspólny. Dzik został strzelony. Teraz trzeba wręczyć ostatni kęs, pieczęć, no i jeszcze złom. Nasz bur. Ładny wycinek. Już ma taki oręż zaznaczony. Zrulował w ogniu. No i tak w ostatnim momencie się pokazał, nie? Na koniec polowania. Nasza ekipa się już schodzi. Wszyscy wracają. Dzik leży, kończymy polowanie fajnym akcentem. Strzelony dziczek. Grany sygnał na posiłek i rozpoczynamy od posiłku. Już to kuchnia dzisiaj serwuje, powiedzcie panowie. Coś? Dziki dwa. Dziki dwa. Dzikie dziki. Gorzej jakby był jeden. Teraz ten najprzyjemniejszy moment, ostatni miot, posiłek, danie z pieczonego dzika, ogórki kiszone, ciepła herbata,
a potem pokot. Bo tak tutaj koledzy stwierdzili, bo jakby był najpierw pokot, to połowa wyjedzie, a tak każdy głodny, więc poczeka na pokot. Kończymy to dzisiejsze polowanie. No, pokot jest dosyć obfity. Ja miałem okazję, znaczy miałem okazję, widziałem w pierwszym miocie, czy w drugim miocie chyba, widziałem trzy dziki, takie przelatki, ale nie było okazji do strzału. A teraz w ostatnim miocie, no z daleka widziałem dzika, ale też nie do strzału. Koleżanki i koledzy, dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego polowania. Troszkę sytuacja, że tak powiem, nam się opóźniła ze względu na dwa pierwsze mioty, które nas, mówiąc otwartym tekstem, bardzo mocno jako członków koła łowieckiego Ryś zaskoczyły ze względu na to, że założenia były dokładnie takie, że tak jak dwa ostatnie mioty powinny wyglądać również dwa pierwsze mioty, za co no, możemy tylko za Huberta i za Knie przeprosić, bo nic innego nam nie pozostaje. Natomiast no, dwa ostatnie mioty mamy nadzieję, że były dla wszystkich satysfakcjonujące. Przede wszystkim bardzo wszystkim dziękuję za dobrą organizację, za bezpieczne przeprowadzenie polowania, za to, że nie było żadnych problemów, nie było żadnych skarg i zażaleń. Rozumiem, że skoro ich nie było, to wszystko na linii, tam gdzie nie widzieliśmy, było jak najbardziej w porządku. Jak widzicie, kończy się już to polowanie, pokot. W tej chwili jeszcze koledzy się tłumaczą ze swoich pudeł albo z celnych strzałów. Polowanie fajne. Były cztery mioty. Na pokocie mamy 10 dzików chyba, jak i byk leży, także fajnie. Koleżanki i koledzy, chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym polowaniu zbiorowym z okazji 75-lecia Koła Łowieckiego nr 3 Ryś w Kędzierzynie Koźlu. Jak wiemy, było to polowanie połączone z mszą świętą i poświęceniem kapliczki świętego Huberta, która jest dla nas rzeczą bardzo istotną w tym łowisku ze względów historycznych, etycznych, kulturalnych i wszystkiego z tym związanego. Tak samo jak i konkurs dzikarzy. Efekt, który widzimy za mną na rozkładzie, to jest jeleń, byk na rozkładzie i 10 dzików. Przyznam szczerze, że troszkę nas to zaskoczyło negatywnie z racji tego, że dwa pierwsze mioty były miotami całkowicie pustymi, co u nas przy tego rodzaju polowaniach zdarza się bardzo rzadko. Ciężko powiedzieć, co było powodem, albo kwestia tego, że w nocy pojawiły się wilki, które niestety w naszym łowisku dość mocno nam dokuczają, a przede wszystkim tępią nam bardzo mocno zwierzynę płową, ale też powodują właśnie prawdopodobnie takie sytuacje, jak miały miejsce dzisiaj, ponieważ to były mioty, które były w pełni otopione, przygotowane, zweryfikowane i wiemy doskonale, że w tych miotach na co dzień przebywa bardzo dużo zwierzyny, tym bardziej, że w zeszłym roku dokładnie w tym samym miocie padło ponad 20 strzałów i pozyskaliśmy tam kilkanaście sztuk zwierzyny. Mam na myśli pierwszy miot, który nam dzisiaj się całkowicie nie udał. Niemniej jednak łowy należy uznać za udane i serdecznie dziękujemy ze strony naszego koła. Ja chciałem też bardzo serdecznie podziękować tu koledze prezesowi za zaproszenie, bo na zaproszenie kolegi prezesa tutaj jestem. Dla mnie polowanie udane, chociaż nic nie strzeliłem, bo ja mam zawsze polowania udane. Ja najczęściej poluję na obrazy, także bardzo serdecznie dziękuję. No i gratuluję lecia koła 75-lecia i następnego 75-lecia. Dziękuję. Wszystkiego bardzo dobrego. Serdecznie zapraszamy do nas do koła. Dziękuję bardzo.